Dzisiaj będziemy robić, ja będę robił, jak będziecie mieli ochotę, to możecie również ze mną zacząć robić piwo. A konkretnie piwo kozicowe. To jest napój regionalny kurpiewszczyzny. Powstał, chyba najstarszy kurp może pamiętać, kiedy powstał ten napój. Krążą legendy, kurpie kiedyś przysięgli księdzu, że przez 50 lat nie będą pili alkoholu, ale kurp jest cwany i wymyślił sobie piwo kozicowe. I tak ta legenda przetrwała do dnia dzisiejszego. Piwo kozicowe zacząłem robić rok temu i powiem wam, jest to coś fajnego. Długo się zbierałem, żeby ten filmik nakręcić, ale właśnie teraz oto część pierwsza. Jest to długi proces i ten film podzieliłem na kilka części. Dzisiaj będzie przygotowanie do piwa kozicowego. Jakie składniki potrzebujemy, żeby to piwo sobie zrobić? Przede wszystkim chęci. Żeby coś zrobić dobrze, tak jak z uwiedzeniem kobiety, trzeba się postarać, zaplanować wszystko. Jeżeli kobieta jest tego warta, osiągniemy cel. A jak osiągniemy cel, to będzie coś wspaniałego. Im dłużej kobiety zdobywamy, tym bardziej się cieszymy. I tak samo będzie z tym piwem. Ważne są szczegóły. To jest przepis na 10 litrów wody. Jeżeli będziecie chcieli sobie mniej zrobić, no to musicie odpowiednio to podzielić. 10 litrów wody. Im woda lepsza, tym efekt końcowy będzie jeszcze lepszy. Ja jestem w takiej sytuacji, że mam wodę własną, źródlaną. Potrzebujemy około pół litra jałowca. Potrzebujemy miodu. Oj tak, miodu. Potrzebujemy wódeczkę, żołądkóweczkę. Widzicie dobrze, to jest wódka żołądkowa. A to dlatego, że jak czasem oglądam niektóre kanały na YouTubie, to w żołądku mnie aż boli i sobie łyknę od razu i jest super. Robiona na czystym spirytusie, powiedzmy, że spirytusie i własnych orzechach. Fantastyczne. Oprócz tej żołądkówki będziemy potrzebowali drożdży. Będziemy potrzebować jeszcze szyszek chmielu. I butelka, jeżeli chcecie komuś zrobić w prezencie, no to butelka, jak nie, to idzie od razu na przelew. Ten oto jałowiec musimy zmiażdżyć na miazgę. Przesypujemy o tutaj i weźmiemy jakiegoś młotka, poszukam, może mam. Jak nie, no to wezmę tego kamienia od ostrzenia noża, co żeście widzieli. Też można tym walnąć i zmiażdżyć. Po prostu, zobaczcie, tak miażdżymy. Delikatnie, żebyśmy nie rozwalili sobie tej torebki. Taka miazga nam wyjdzie. Tą miazgę z tego jałowca, chmiel do wody i gotujemy 15 do 20 minut. Już mamy naszą zupę jałowcowo-chmielową gotową, więc teraz ją przesadzamy. Przesadziliśmy zupkę jałowcowo-chmielową. Chwilowo nie dodajemy do tego zupełnie nic. Odstawiamy ten nasz wywar jałowcowo-chmielowy na około 12 godzin. Jest to dość istotne, jak na samym początku mówiłem, szczegóły są istotne przy kobietach, przy tym piwie również jest bardzo istotne, po prostu nabiera mocy i jeszcze się to wszystko przegryza. No więc słuchajcie, no poczekacie ze mną, prawda, w następnym odcinku będziemy te piwo robić w dalszym ciągu. Zapraszam do następnego odcinka piwa kozicowego.